strasznie. Jak miała tu, będzie spoko. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym starciu tytanów, czyli Biglossy kontra Shiny Box. Wszystko za chwilkę przed nami. Pudełka przyszły dzisiaj jeszcze świeżutkie w ogóle, zobaczcie, nawet nie rozpakowane przeze mnie, bo nie miałam czasu z tego zrobić przez cały dzień. W ogóle słuchajcie, jest grudzień, jest mój ukochany miesiąc w końcu. Szkoda tylko, że nie ma śniegu, ale to już pomijam ten fakt. Niech sobie nie będzie śniegu, ale niech będzie to grudzień. Grudzień, mój ukochany miesiąc. Kocham święta, kocham wszystko, co jest z nimi związane, kocham robótki ręczne. W tym roku wzięłam na siebie robienie pierogów ruskich z kapustą i z grzybami oraz uszek i grzybowej oraz barszczu czerwonego, więc wszystko słuchajcie przede mną. Mało tego, będę jeszcze robić prezenty, które będą zrobione własnoręcznie. Nie wiem, jeżeli macie ochotę zobaczyć taki filmik do it yourself z pewnymi pomysłami świątecznymi, to dajcie znać w opisie na dole, na pewno taki filmik dla was przygotuję i udostępnię, bo stwierdziłam, że i tak będę robić zdjęcia tych rzeczy, które stworzę. Więc jeżeli macie ochotę, żeby zrobić filmik z tego, to oczywiście nie ma problemu, dla was wszystko. Okej, okay, więc ja, nakręcona Kateryka grudniowa, przedstawiam wam dwa pudełka i zaczynamy może od Shiny Box, a nie od Biglossy. Zacznijmy tym razem od Biglossy. Otwieramy. O kurczę, miałam sobie usta pomalować i zapomniałam. Ach, już trudno. Dobra. Ojej, to też takie świąteczne opakowanie. Dobra, to rzucamy. Bo to będę sprzątać. O Jezus, czy ja zawsze tak muszę działać? Piękne świąteczne opakowanie. Przepiękne. Chyba nawet bardziej mi się podoba niż Shiny Box. A tak się strasznie podniecałam, że w ogóle Shiny robi takie w ogóle świąteczne opakowanie. Dobra, otwieramy pudło. Świąteczna niespodzianka. Mamy taką kartkę. Nareszcie nadszedł magiczny świat. Świąteczne ozdoby, słodkie wypieki i prezenty sprawiają, że grudzień. Czekamy z utęsknieniem przez cały rok. Tak! Nasze pudełko również przeszło świąteczną przemianę. Życzymy ci cudownego czasu spędzonego w gronie najbliższych osób i aby nie zapomniał o tobie święty Mikołaj. Pierwszy prezent jest już przed tobą. Miłego testowania. Okej, okay, mamy prezent. Dobrze. Ale tu jeszcze oprócz tego mamy tak, jakieś skarpetki peelingujące o głębokiej regeneracji stóp. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. I dostaliśmy na to rabat 30% na skarpetki peelingujące do głębokiej regeneracji stóp. O! Ho, ho, ho! A to za chwilę. O Jezus! Welcome! Ale fajnie. Dobra, zaczynamy od otwarcia. W ogóle mamy kolejną wstążeczkę, tym razem czerwoną. Ojej, nie, sobie ją założę, czekajcie. Uwielbiam te wstążki z Biglossy, bo one są akurat takiej długości, że można sobie z nich spokojnie zrobić opaskę. A wyglądają naprawdę uroczo, słuchajcie, na głowie. Przynajmniej mnie się tak wydaje. To, że mi się wydaje, to nie oznacza, że tak jest, ale szczerze... Okej, okay, i dajemy tak na bok. O! Jest moc, co? Dobra, i jedziemy. Jeszcze musimy rozerwać tą naklejkę tutaj. Dobra, mamy pierwszy produkt pełnowymiarowy. To jest Yoko, konturówka do oczu. Kredki Yoko są nasycone pigmentami i gwarantują wyrazisty efekt. Gąbeczka do rozcierania pozwala na uzyskanie zróżnicowanych efektów. Od wyrazistej kredki po delikatnie... delikatne akcenty i cena regularna to jest 12 zł za 5 gram i to jest ta, ja dostałam kolor fioletowy, bardzo dobrze, lubię fiolet, bardzo dobrze, ale co, odpakujemy ją, nie? Co będzie taka zalokowana, o ile sobie dam radę, bo jak kurczę z tymi paznokciami, to tak słabo, znaczy nie, że są za długie, tylko po prostu mam na nich hybrydy i wiadomo, że jak już coś jest na tym paznokciu, to już wcale nie idzie tak łatwo, jakby się chciało. Dobra, ale... Coś tu już mi puściło, ale kredeczka... O Jezus, jaka mięciusia! No mięciusia najmięciuśniejsza. I to jest taki fiolet, słuchajcie, chłodny, brudny fiolet. Nie wiem, czy widzicie, ale tu jest taki chłodny, brudny fiolet. Ładna, bardzo ładna. Co prawda ja nie chodzę w takich kolorach i zapewne znowu nie będę miała co z tym zrobić, ale kredka jest. Dobra, pierwszy produkt. Kolejny produkt to jest produkt znowu pełnowymiarowy, jest to firma Catrice i jest to luksusowy lakier do paznokci. I to jest tak 3D, w ogóle jakieś drobinki, coś tam, za 11 ml jest 14,99. To faktycznie, słuchajcie, jest fiolet
z takimi różnej wielkości brokacikami. Są miedziane, złote, fioletowe, różowe. Całkiem ładny ten lakier. Firma Catrice robi dobre rzeczy. Co prawda muszę przyznać, że ja odkąd mam hybrydki i robię sobie je sama, to jakoś średnio maluję paznokcie. Zresztą mówiłam Wam w ostatnim filmiku, że ja nie maluję generalnie paznokci. No więc, no nie wiem, no okej. Okay. Jest, więc jest. Dobrze, kolejny produkt to jest firma So Susan. Pamiętacie, były w rozdaniu u mnie, w mega dużym rozdaniu, które teraz jest u mnie na fanpage'u, do którego Was serdecznie zapraszam. Jest do zdobycia ten czteropak kamuflaży z tej firmy. A tutaj dostaliśmy róż do policzków. Jest on uniwersalny, bo jak twierdzi tutaj firma, to ten róż pasuje do każdej karynacji, a w ogóle to on się dostosowuje do karynacji. I za te 4 gramy zapłacilibyśmy 94 zł, więc jest to droga firma, jakby na to nie spojrzeć. 94 zł za 4 gramy firmy, której generalnie... No ja spotkałam się pierwszy raz właśnie w pudełkach z nią. No to jest tak słabo, no nie przypuszczam, żeby ktokolwiek się szarpnął na tą firmę, nie znając jej w ogóle i stwierdził: wow, dam kurczę prawie 100 na róż do policzków. No słabo trochę, ale zobaczymy, na pewno dam Wam znać. Ja takich brudnych kolorów nie da bardzo lubię, ja muszę mieć też taki mocny kontrast, jakiś konkretny kolor, bo akurat tego rodzaju blasze nadają się właśnie dla typów zgaszonych, tym bardziej jeszcze chłodnych, bo on jest zdecydowanie o chłodnej pigmentacji. Ale no niech będzie, niech będzie. Spróbujemy, przetestuję, na pewno dam Wam znać. Kolejny pełen produkt. O Jezu, znowu pełen produkt. I jest to z Nivei płyn micelarny 3 w 1. I tutaj jest napisane o nim, że on idealnie oczyszcza, usuwa makijaż, nawilża skórę, nie naruszając jednocześnie naturalnej bariery lipidowej i nie przesuszając skóry. Jest to nowość na rynku. Cena regularna za te 200 ml to jest 13,99. Płynów micelarnych, wszystkiego co związanego ze zmywaniem makijażu, balsamów do ciała, żelów pod prysznic nigdy za wiele, więc jak najbardziej się cieszę z tego produktu. Następny jest również pełnowartościowy i znowu cena gdzieś tam oscyluje w granicach 14-15 zł, bo za 14,49 i 200 ml dostałam wazelin, czyli znowu ta firma, ona znowu gdzieś tam, aha, wiem, w Joyboxie była ostatnio wazelina z tej firmy, prawda? A tutaj mamy z tej firmy balsam do ciała Intensive Care. Już od pierwszej aplikacji balsam skutecznie nawilża skórę, działając na rogową warstwę naskórka. Efekt pięknej, zdrowo wyglądającej skóry utrzymuje się nawet do 3 tygodni po zakończeniu stosowania produktu. No to jestem bardzo tego ciekawa, bo jak wiecie, ja mam strasznie złą skórę i muszę się kremować za każdym razem, jak wychodzę spod prysznica i za każdym razem jest to samo, że zawsze muszę robić to samo. I już mam tak chodziurki w nosie, więc zobaczymy. No jeżeli ten produkt faktycznie okaże się mega strasznie dużo, olbrzymio nawilżający, no to ja przy nim zostanę. I mamy świąteczne upominki. I tutaj dostaliśmy z firmy Pixers świąteczną naklejkę, czyli to Joy, Love, Glossy, Believe, Christmas, Pixers. I to jest z tego ekologicznego materiału i można ją przeklejać na różne miejsca. I dostaliśmy pralinki Lindor. O Jezus, takie słodkie opakowanie. Ciekawe, ile tu jest pralinek, zapewne jedna. No jasne, że jedna. No to się trzeba będzie nią nerytować. Ale opakowanie przesłodziutkie i w ogóle mega fajny prezent. A Twoje dodatkowe produkty. Droga klientko VIP, dziękujemy Ci za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas, decydując się na zakup pakietu na 6 miesięcy lub subskrybując Big Glossy co najmniej na pół roku. Z radością dołączymy do Twojego zestawu te dodatkowe produkty i życzymy miłego testowania. I travel size pudełku z firmy Taupa, czyli mini 30 ml. I to jest olejek do demakijażu twarzy dla skóry wrażliwej, normalnej, suchej i pozbawionej komfortu. Okej. Balsam, olejek do demakijażu twarzy. Podczas stosowania przyjmuje postać jedwabistego olejku usuwającego makijaż, który łagodzi podrażnienia, nawilża, wygładza i eliminuje uczucie ściągnięcia. Pozostawia uczucie komfortu, przyjemnie otulając skórę. Cena regularna za 125 ml, tutaj mamy tą 30, to by była 49,99, więc to jest kolejny produkt, który dostajemy dla nas od Big Glossy.
I jeszcze jeden jest pełen produkt w pudełku i jest to z Garniera Skin Naturals, czyli nawilżający, upiększający krem BB 5 w 1, nawilżający krem do codziennej pielęgnacji twarzy, formuła z pochodną witaminą i mineralnymi pigmentami, nawilża przez 24 godziny, wyrównuje kolor skóry, tuszuje niedoskonałości, oznaki zmęczenia, rozświetla oraz chroni przed promieniami UV. To aż 5 efektów w jednym kremie. Cena regularna to jest za 50 ml 19,99. Krem z Garniera, na pewno większość z Was zna ten BB. Bardzo fajny produkt, jak najbardziej jestem z niego zadowolona. Dobrze, no i słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o BB Gloss i przechodzimy do Shiny Box. Shiny Box, otwieramy. Shiny, shiny. O Jezu, są one jakieś takie wypchane w ogóle strasznie. Shiny Box prezentuje się tak. Otwieramy. Tu oczywiście makulatura. Już ją zabieram. O, coś ładnie pachnie. Ładnie coś pachnie. To jest nasza opisówka. Tu jest spose 20-20% na kod rabatowy. Organic. O, to jest ten peeling, który ostatnio żeśmy dostali. Coś tak zakochiwałam w tym zapachu. Może się okazać, że coś znowu jest z tego sklepu w boksie, bo zazwyczaj tak jest, że jak dają ulotkę, to potem się to znajduje w środku. I jest prezent na kulę kąpielową, jeżeli się zrobi zakupy na powyżej 100 zł w tym sklepie. Następnie mamy kupon rabatowy na kosmetyki naturalne Pat & Rub. Oj, tej firmy nie znam. Nie, nie znam. I tutaj jest kod rabatowy minus 15%. No i jest nasza rozpiska, więc zaczynamy. Otwórzmy jeszcze to. O, proszę bardzo. A to jest, proszę, niespodziewajka. Więc całkiem niefajna, no ale cóż począć. Dobra, zróbmy po kolei. Spose, czyli jest. Produkt pełnowymiarowy, cena około 100 zł za sztukę. I jest to luksusowy krem pielęgnacyjny. Ja właśnie dużo dobrego słyszałam na temat tej firmy, więc jestem strasznie ciekawa w ogóle tego produktu. Niesamowicie. Odmładzający krem do twarzy dla wszystkich typów skóry. Odmładzający. Pani po 30, idealny prezent dla mnie na święta. Organiczne kremy marki to połączenie wielowiekowej wiedzy o roślinach, kuracjach z nowoczesnymi recepturami oraz bezpiecznymi składnikami. Produkty nie są testowane na zwierzętach. Doskonałe również są dla cery wrażliwej, alergicznej i jest miks rodzajów. Ja już otwieram ten produkt, bo przecież on zostanie w moich dłoniach. Ale że co? Czy ja źle to zrobiłam? Nie? Nie tak? Chyba nie tak, słuchajcie. A jak to się otwiera? W ogóle śmieszne to opakowanie. To nie z góry, z boku. Mocno nawilżający. Już czuję po prostu mega ulgę na rękach. I w ogóle nie pachnie. W ogóle nie pachnie. Zupełnie nic. Dobrze, drugi produkt to jest... już szukam. To. Lirac, firma taka, którą pewnie kojarzycie, ja przynajmniej ją kojarzę. I jest to płyn micelarny do makijażu. Mam miniaturkę. Miniaturka tutaj ma 50 ml. Cena regularna to jest 65 zł za 200 ml. Bardzo dużo. 65 zł za płyn micelarny? Bardzo dużo. No ale okej, będziemy testować, sprawdzimy. Kosmetyk o zapachu białego piżma i kwiatu piwoni. Jego formuła zostawia wzbogacone o ekstrakt malwy i kwiatu lnu, który działa nawilżająco. Idealny dla każdego typu skóry, również wrażliwej. Nie zawiera alkoholu i nie wymaga spłukiwania. No to mamy taki produkt. Wiecie co, ja to sobie zrzucę też tam. O. Okej. Następnie mamy cynamonowe mydło glicerynowe. I to... ono tak strasznie pachnie i to po prostu jak otworzyłam to pudło, to momentalnie zabiło mnie zapachem cynamonu, ale jest niesamowity. O, cena regularna to za 100 gram zapłacilibyśmy 14,90, my tutaj mamy połowę, czyli 50 gram. Jest to mydło o ciepłym cynamonowym zapachu na bazie najwyższej jakości gliceryny, wytwarzane ręcznie według tradycyjnej receptury.
Czy ja mogę tak zostać już dzisiaj? O, pięknie. Super. APC, zestaw cieni sypkich brokat. A, czyli znowu coś tam tego, co tam z tamtej firmy, te kulki, tak? O, ładne. Jest taki brokat grubszy. Tutaj jest jakiś złoty pyłek i pyłek taki ciemny brąz albo czerń. Jak mi się uda odkręcić, to zerknę. Taki grafit z brokatem takim delikatnie zielonym, złotym i czerwonym. Ładne to! Ładne! I jest napisane, że wyprodukowane dla Shiny Box. Okej. Okay. No zobaczymy. Ja powiem szczerze, że tych kulek nawet jeszcze nie testowałam, bo jakoś nie mogę się do nich przekonać. Zresztą znowu mi się rozsypały jeszcze raz. Już po nagrywaniu naszego odcinka jeszcze ze dwa razy mi się rozsypało, już po prostu... A, zbierałam je, wymieszały mi się kolory. Tragedia. Okej. Okay. I to jest produkt pełnowymiarowy. Za te 3 sztuki zapłacilibyśmy w cenie regularnej 41,50 zł. Następnie mamy Vaseline Intensive Care, czyli balsam do ciała z firmy Vaseline. Czyli popatrzcie się, widzicie to? Widzicie to? Ta firma przejęła 2 pudła, a właśnie 3, bo przecież jeszcze w Joyboxie było, prawda? Ale się wycwanili. No, pięknie. Dobra, no czyli mamy kolejny balsam, tak? Balsam do ciała, już czytałam wszystko na jego temat w przypadku Glossy. I lecimy dalej i jest kolejnie, znowu jest firma Vaseline. I to już mi się nie podoba, bo słuchajcie, dostaliśmy z Vaseline Intensive Care po raz kolejny, czyli tak jak było w Joyboxie, dostaliśmy tutaj produkt pełnowymiarowy, jest to wazelina kosmetyczna, czyli mamy 2 wazelinki. Co prawda okres zimowy, usta spierzchnięte i tak dalej, wazelina się zawsze przydaje. Mało tego, ja jeszcze wykonuję tutaj w domu henne, więc do wyczyszczenia albo do wyrywania brewek i tak dalej. Zresztą jak macie ochotę umawiać do mnie na regulację brwi i na henne, to ja serdecznie zapraszam. Oczywiście jest taka możliwość. Ja nie jestem, słuchajcie, zamknięta w czterech ścianach i w ogóle nikogo do siebie nie dopuszczam. Absolutnie. To jest zupełnie inaczej. Ja jak najbardziej chłonę to, żebyście do mnie przychodzili. Więc jeżeli macie ochotę zrobić sobie porządek z własnymi brwiami, to ja serdecznie zapraszam. Więc wazelina jak najbardziej się przyda w dużej ilości, ale to jest słabe. Słuchajcie, że pudła i 2 produkty te same. Mało tego, słuchajcie, wiecie co tutaj jeszcze jest? Jest jeszcze Signal, czyli jest ta sama pasta, która była znowu w tym Joyboxie, prawda? Znowu jest ta sama, znowu ta niby, że tam, no, wybielająca, tak? Więc po prostu 2 produkty nam się powtarzają z pudła tego Joya. I są, przepraszam, i są prezenty dla klubu VIP, czyli dla członkiń klubu VIP. Po pierwsze mamy Pat and Rub, czyli to jest to, co ta ulotka tam była i bon na zakupy. Rozgrzewający balsam do rąk, produkt pełnowymiarowy, za 39 zł, 100 ml. Jest to prawdziwa bomba i to będzie to. Cynamon, imbir, goździk, szałwia. O, zaraz będziemy wąchać. Prawdziwa bomba dobroczynnych substancji pielęgnujących, doskonały dla zmęczonych i suchych dłoni, odnawia, nawilża, zmiękcza, rozjaśnia, koi, uelastycznia skórę dłoni i wzmacnia paznokcie. Świetnie się wchłania, pachnie zmysłowo cynamonem, imbirem i pomarańczą. A, jak zmysłowo pachnie. Strasznie dużo się wyciska z tej jednej pompki. Dużo się wyciska, ale się ładnie wchłania, więc... Ojej! Ojej! Pięknie pachnie, ale tak zupełnie, słuchajcie, niespotykanie, bo wyraźnie tutaj czuć imbir i pomarańcza. Bardzo mi się podoba ten zapach. Oj, bardzo. I w ogóle strasznie przyjemny. Bardzo przyjemny krem do rąk. Mhm. Fajnie. I kolejna rzecz, już ostatnia, jest to Love Me Green. I mamy tutaj naturalny olejek relaksujący do masażu i kąpieli. Jest to produkt również pełnowymiarowy, za 100 ml, czyli za tą flaszeczkę zapłacilibyśmy 39,90. Organiczny olejek naturalny, który daje uczucie komfortu i odprężenia. Skóra jest głęboko odżywiona, a świeży i substancyjny zapach relaksuje ciało i zmysły. Ekstrakt z kwiatów plumerii łagodzi stres poprzez swoje kojące i relaksujące działanie dla nerwów i mięśni. No, więc mamy jeszcze olejek do masażu z Love Me Green. Fajnie.
No i znowu jest to samo i znowu nie wiem, które pudło jest dla mnie lepsze. Garniera znam, więc to żadne testowanie. Wazelina nam się powtarza, więc tego nie biorę pod uwagę. Tutaj mamy płyn micelarny z Nivei, który się przydaje, oczywiście jest duży, więc fajnie. Tu mamy płyn micelarny, miniaturkę z Liraku za jakąś w ogóle straszną cenę. Mamy balsam ten do makijażu, przyda się oczywiście. Ten róż spoko, lakier do paznokci jakoś mnie nie do końca. Kredka do oczu, no mogłaby być, ale niekoniecznie musi być. Bombonierka, mega fajny prezent, taki fajny gadżecik. Natomiast tutaj, no dwa produkty się nam powtarzają z Joyboxa, to nam się powtarza z tego, więc mamy właściwie krem do twarzy, który jestem mega ciekawa i bardzo z niego zadowolona. Krem do rąk, no wiadomo, krem do rąk, ale ja lubię kremy do rąk. Tutaj mamy te gadżety, które mnie ciekawią, no ja wiecie, że jestem taka świecąca, błyszcząca, więc fajnie. Ten krem mnie w ogóle ciekawi i jest niesamowity, powiem Wam szczerze, że już czuję takie rozgrzanie, więc nawet jeżeli chodzi o jakiś zimny wieczór i wyjście gdzieś na spacer z psem, czy w ogóle pójście gdziekolwiek, to fajne, do rękawiczek takiej od razu macie cieplutkie rączki, więc mega przyjemne. No i ten olejek do kąpieli, do masażu, bardzo często robię sobie masaże bańką chińską, więc olejek do masażu jak najbardziej mi się przyda. Więc słuchajcie, ja w tym miesiącu chyba jestem bardziej zadowolona znowu z Shiny Boxa. Dla mnie Shiny Box wygrywa, a Wy dajcie znać w komentarzach na dole, które według Was pudło jest ciekawsze w tym miesiącu. Jestem strasznie ciekawa Waszych opinii, naprawdę. Czy one się pokrywają ze mną, czy może nie do końca? Dajcie znać. Nie zapomnijcie też o zostawieniu kciuku w górę, bo jak się okazuje, YouTube teraz wybiera dla Was filmiki, które Wam pokazuje. To nie jest tak, że dla Was idą wszystkie filmy, które ja produkuję. Nieładnie YouTube. Ale sytuacja jest taka, że jeżeli będziecie dawać kciuki w górę, to będzie taki sygnał dla YouTube'a, że właśnie te filmiki Was interesują i chcielibyście ich oglądać więcej. Więc kciuki w górę, jeżeli ten filmik się Wam podoba. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was ciepło. Pa, pa!